Czekaj, UFO ściągnę pierw. Ale to ja jestem. Tym statkiem? Tak. Aha, weź stań na dole, ja zrzucę na ciebie tira. Uwaga, łapszaku, leci. Nabij się, leci, 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 leci. Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku sezonu siódmego. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wszystkie nowe bronie, które zostały do gry. Pokażę wam, jak zdobyć statek UFO, jak nim latać i jak na przykład komuś na głowę zrzucić tira przy pomocy właśnie statka UFO. Ten sezon jest naprawdę zakręcony. Ja sam osobiście się mega jaram, że Epic Games zrobiło dobrą robotę. Jeżeli uważacie tak samo jak ja, no to strzelajcie łapeczkę w górę. A teraz chciałem ogłosić 5 zwycięzców na karnet bojowy z poprzedniego odcinka. Na ekranie wam się teraz wyświetlają szczęśliwi zwycięzcy. Gratuluję, odezwijcie się na mój e-mail gamingwithfarel@gmail.com. E-mail oczywiście znajdziecie w opisie. Jeżeli jeszcze nie wziąłeś udziału w konkursie na karnet bojowy, no to mój drogi przyjacielu, masz szansę, ponieważ kolejnych 5 zwycięzców wyłonię w następnym odcinku, więc pod tym filmem napisz swój nick z gry Fortnite, napisz jaka zmiana najbardziej ci się podoba i wpisz kod Farel do sklepu. Jeżeli już to zrobiłeś, no to za wszystkich mocno trzymam kciuki, a teraz zaczynajmy! Moi drodzy, jesteście z tym szaku, siemano! Siema, witam! Jak widzimy, wyspa startowa troszeczkę nam się zmieniła, a nad naszą głową lata przewielki, przepotężny statek UFO i nie mam pojęcia, co on będzie znaczył. Chyba wciągnie tą mapę kiedyś, coś mi się wydaje, stary. Jak widzimy, na mapie też są różne zmiany. Niektóre miejscówki są podświetlane na fioletowo. Na chwilę obecną nie wiem, na czym to polega, ale za chwileczkę się dowiemy. Na początku lecimy po nową mityczną broń, która znajduje się dokładnie w tej stodole. Dobrze mówię? W tej stodole? Bardzo dobrze. Na jakiej miejscówce? Ta miejscówka się nazywa Kukurydziany Kompleks. Jak masz kompleksy po kukurydzianych chrupkach, no to masz pecha. Możesz tu latać, możesz tu latać. Więc lecimy ostrożnie, bo słyszałem, że ten boss jest przemocny, więc trzeba uważać. Nie ta chata. Ta chata to miała być czerwona. No czerwona, no ale ja lecę tutaj, żeby sobie tam jakieś ogarnąć, nie? No dobra, też sobie gdzieś tutaj polecę, może na ten silos. Fajna nawet miejscówka, poczekajcie, wylądujmy sobie tutaj. Weźmy sobie od razu, rozwalmy daszek, wbijamy na dół i czy coś tutaj jest? Mamy PM-a. Nie, M-ka to jest skrzynka. M-ka jest w grze, więc zarąbiście. To mnie nie zabij, proszę cię. Bo bałem się, że kurczę, tutaj coś wycofają i że będą same słabe bronie. Spoko, nie zabiję cię, postaram się bynajmniej. Uch, wycofali ewidentnie. A czekaj, czy to jest winda? Aha, dobra, nie działa, nie działa. Ale jakieś... takie koks skrzynki są, chłopie, mam dwie bronie nowe. Okej, okay, zaraz je pokażesz nam tutaj. Szejkuję. I teraz fajnie, moi drodzy, można przerwać szejkowanie. Nie ma już takiego przypału, jak był kiedyś, że szejkujesz, a chłop cię podjeżdża. Tylko możesz przerwać, wciskając jeszcze raz ten sam przycisk. Dobra, mam pod spodem bossy i jest jeszcze... raczej boty i boss jeszcze też na dole. Ole, ich tu jest. Zarąbiście, że te boty wróciły, stary. To zawsze utrudnienie. Dobra, idę do mi się ciebie. Podobało. O, jakaś nowa skrzynka. Trzeba przeszukać. Trzeba przeszukujemy. I co z nich wypada? Amunicje, jakieś śrubki są teraz, stary, w gierce. O, gościu. To jest gościu. Co to robi? Mam wallhacka. Wow. Mam wallhacka. Aha, puka to. Czekaj, strzelę tu. I tak kulka podświetla nam i pokazuje, gdzie są przeciwnicy. Faktycznie jesteś na czerwono, ale rama. Kolejna broń. O, post plecy! Dobra, uważaj, uważaj, uważaj. To jest boss! Czekaj, tam są... uczekaj, uczekaj, szaku, odejdź, bo najdę rzucam. Raz, dwa, trzy. Ona się sklonowała, czy mi się wydaje? Tak, sklonowała się, no. Ona wyszła z dołu. To był ty, to był klon jej. To jest chyba boss. Tak, dobra, to był boss. O, to była ona, leży. Masz mityczną broń. Jest i mityczna broń, czyli mamy tak, stary. Jedną, drugą. Jeszcze gdzieś tu była trzecią. Słuchaj, stary, to teraz ja bym proponował przetestować na jakimś bocie nową broń. Koń, zabiję go. Idziemy na dół? Nie zabiłem, testować? Nikogo nie zabiłem. O, skrzynia, biorę. Jak masz kewa, to wypij. Będziesz. O, launchpad powrócił, zarąbiście. Czyli mamy trzy nowe bronie. Ja sobie tu podświetlę, czy gdzieś jakiś chłop jest. Jeden. Drugi. Nie ma. Ty, skrzynia nam podświetla, ale to jest sztos totalny, stary, teraz. Tutaj mamy kolejną skrzynię i oby był kewik. Nie ma. Snajperki wróciły. No i o to chodzi. O to chodzi. Poczekaj, sprawdźmy sobie naszą nową broń. Zbadajmy ją. 38. Zobaczmy, jak strzela. Na strzelnicy w sumie jestem. Sprawdźmy. Aha, dobra, rozumiem. Jeżeli mamy przycelowane, to celownik nam się bardzo zmniejsza, ale wolniej za to strzelamy. Okej. Okay. A to co to jest? O kurde, widziałeś jaki laser? Ja wiem tyle, że jakbyś to we mnie przyłożył i byś mi trafił w głowę, to padam na hita. Stary, to chyba przez ścianę bije nawet, mi się wydaje. Weź stań za ścianą. Tylko nie w głowę, nie? W głowę mnie zabijesz. Dostałeś? Dostałem za 90. Tak, ale tak jeszcze misnąłem. Wypij kewa, jeszcze raz wyceluję. Co to znaczy jeszcze raz? Teraz podwójna próba. Nie wiem, o co chodzi, ale celownik ma dorąbany. Uwaga, ładuje, BUM! Nie.
Jedna tylko. Nic. Jeszcze raz. Ale to i tak to fajne, jak ktoś się fajnie zaboksuje, to możesz, wiesz, go podjechać w ten sposób. Ej! Ej, nie dostałem. Właśnie. To jest ciekawe, jeszcze raz. Bo to twoje było. A poczekaj, a weź moje zrobię teraz. Coś no takiego. Dobra. Nie. Nie dostałem. To o co chodziło wtedy, że dostałeś? Jeszcze nie raz, wiem. Postaw drewnianą. Nie, nie bije przez ścianę jednak. No to myśleliśmy, ja że bije. Dostałem. Nie wiem, jakoś ja to zrobiłem dziwnie. Dobra, nieważne. Czyli wiemy, dobra, że ta broń nie bije przez ścianę. Bo ja nie wiem jak ty, ale ja bym się statkiem UFO przeleciał. Okej, okay, 38. 57 w głowę. Mnie. Tylko sprawdzałem, nie panikuj, a, mordo. Sprawdzał czujność, pysku. Tak. Stary, gdzie można odnaleźć statek UFO? Kojarzysz może? Wiesz co, może na tych miejscówkach fioletowych. Na miejscówkach fioletowych. Albo gdzieś w krzakach. W krzakach UFO? No, dobra, nie? Dawaj na kościane krańce lecimy. Ej, ciekawe, czy opony wycofali, czy opony dalej są. No, to jest też bardzo ciekawe, nie wiem, w sumie nie widziałem. Okej, okay, zmieścił się jakoś ten tir, znowu się zmieścił. Weź w prawo skręć teraz, w prawo. To jest nowa miejscówka na prawej. Okej, okay, lecimy w nią. Mamy. Dzik, dzik jest. Jest, dzik jest dziki, dzik jest zły. Podświetla nam dzika? Mi podświetla dzika, okej. Okay. Grzybki! Grzybki, a nie. No, ale bo nie wypadały prędzej, nie? Nie. Co to jest to, nie. Stary? Nie wiem, jakaś nowa roślinka jest? Tak, jakaś nowa roślinność bujna. Ej, bo tu jest ta dziura cała. Tu jest woda generalnie i coś jest na środku do podniesienia. Lecę. Co chyba te zasoby kosmitów, nie wiem, czy tam widziałeś w lobby na początku, ci pokazuje, że możesz zbierać złoto, okay. Te gwiazdki i jeszcze takie zasoby, jak to. To nie widziałem, ale ty, faktycznie, coś dziwnego tu jest na środku. Ty, no mamy coś takiego. Co to jest? To jest mózg. Znikło! Ty, ja też mogę zebrać. Nie wiem o co chodziło, ale to było mega dziwne. Zyskano artefakty obcych, 4. Okej, okay. Artefakt obcych. No i szef. No jak? Ja może tam będą kosmici. Pa, jest, widzisz? Co jest? Kosmici! Ty kosmita! Chodź tutaj! Ej, dwóch jest. Czy on w nas celuje, czy jak? Uważaj, leci, uważaj. Leci kula! Dobre! To mi się podoba. Jak mamy statek UFO ściągnąć z nieba? Dostał za 15. Spadł. Czy ty go strodziłeś? Tak, i kolejne dwa lecą, także uważaj. O, ale bombę dostanie. 220 to bije ta broń. Ja dziękuję. Drugiego, w kolejnego wal. Znowu 200 na dwa hity. Z tego mityka, ale to jest sztos. 220. Dostałem, kurde, zarapadę przez głupie UFO. Gdzie on jest? Na niebie, no gdzie? Walę go. Dobra, to jestem ja jakby co, nie? Kosmita wyleciał. Stary, wsiadłem do statku UFO. Ej, kosmita jest na dole, widzisz to? Nie widzę, nie bij go na razie. Czekaj, UFO ściągnę pierw. Ale to ja jestem. Tym statkiem? Tak. Aha. Dobra. Tu UFO tu jest, no, faktycznie. Ej. Dostał 30. Ej, on słabo bije w człowieczka. Prawy przycisk myszy, zobacz sobie co jest. Czy my możemy coś kraść? Aha, ja mogę tak. Sobie stanąć jeszcze, tak? Prawym przyciskiem coś absorbujemy. Okej, okay, to jest dziwne. Ojoj. A czekaj, czy ja mogę coś zaabsorbować? Poczekaj, patrz na to. I co ja teraz mogę z tym zrobić, stary? Patrz, tira biorę. Rozumiesz, że ja mogę na kogoś zrzucić z strzaku? Weź stań na dole, ja zrzucę na ciebie tira. Czekaj, ja chciałem na ciebie najpierw. Pa, leci. Leci na mnie? Nie, trafiłeś. Dobra, nie trafiłem. Dobra, ja ląduję. Uwaga. Łapszaku, leci. Dawaj. Nabij się, leci. Dostanę. Co? To tak działa? Zwycięstwo. To będzie coś pięknego w tym sezonie, naprawdę. Zarąbisty jest ten sezon. Nie spodziewałem się takiego fajnego. Także moi kochani, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Ten sezon jest naprawdę zakręcony. Lecę nagrywać kolejny odcinek. Nie powiem wam na razie jaki, ale pojawi się już jutro na kanale, więc oczekujcie. Jeżeli wam się podobało, no to łapka w górę, subik na kanale. Wbijajcie też na kanał Szaka, do którego link znajdziecie w opisie. Jeżeli ktoś chce, no to może skorzystać z mojego kodu przed zakupem karnetu bojowego. Dziękuję wszystkim za wsparcie, a teraz już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!